dzisiaj w dniu wszystkich świętych, nie w święto zmarłych, tylko wszystkich świętych, czyli 1 listopada i stoimy przed kościołem ewangelicko-augsburskim w Lublinie. Powiem krótką historię tego miejsca. Tutaj za nami jest niedaleko inny kościół, mega kościół pastora Pojeckiego. Widać go, jakby obrócić kamerę, później do tego wrócimy. Jego następca. Tutaj jest cmentarz ewangelicki. Oni wszystkich świętych nie obchodzą, bo wiadomo, bunt Lutra właśnie między innymi na tym tyle wybuchł. No i chcielibyśmy porozmawiać zarówno o architekturze tego miejsca, o historii, jak i o dniu dzisiejszym, czyli o tym dniu wszystkich świętych. Z tej okazji wszystkim składam życzenia imieninowe, bo przecież wszyscy dzisiaj mamy imieniny. No, no, wszystkich świętych. No, wszystkich świętych, a jutro mamy dzień zaduszny, jutro czcimy tych zmarłych. Jutro jest właściwie święto zmarłych. Tak? Każdy ma jakiegoś imiennika świętego. Więc tutaj widać kościół ewangelicko-augsburski, lubelski. To mała wspólnota w tej chwili, licząca dosłownie garstkę wiernych. Już na wykończeniu, tak można powiedzieć. Na wymarciu. A kościół ten datuje się na lata panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli został zbudowany na przełomie lat 70. i 80. XVIII wieku. Wcześniej bowiem w Lublinie luteran wygoniono. Oni nie prześladowano, tylko po prostu za współpracę ze Szwedami, bo protestanci, po prostu nie chciano, jak wiadomo, poparli najazd szwedzki, no to mieli swój zbór w Piaskach Luterskich koło Lublina. Nazwa Piaski Luterskie, sama nazwa wskazuje. Tam mieli takiego możnego mecenasa, pana Suchodolskiego, który tam zbór im wymurował i tam się, chociaż był Kalwinem, to wspierał Luteran. No to też ciekawostka taka, że mimo że to były inne wyznania zupełnie walczające się, no to istniał już wtedy coś w rodzaju zagrożeniu, ekumenizmu, że wspólnie po prostu użytkowano obiektów. I dzisiaj z tego, co wyczytałem, w tym kościele też są dopuszczani kalwiniści do nabożeństw. To ja powiem szczerze, że ten kościół jest właściwie cały czas zamknięty. On podobno jest otwarty w godzinach rannych w niedzielę na nabożeństwa. Byłem tutaj... Proszę, że się kalt, to nie jest kościół. Zbór. Nawiasem mówiąc. No. Kościół jest tylko byłem jeden. Byłem dosłownie kilka razy w środku. Tam wewnątrz on przypomina nieco kościół katolicki. Ołtarz jest taki barokowy, bo właśnie przeniesiony z tego zboru w Piaskach. Z taki bardziej bogaty? Tak, tak. Taki, czy jest biały. Wszystkie tam ławki, ambona i tak dalej są białe. Jest ołtarz. Ołtarz przypominający taki nasz przesoborowy. Trydencki nawet. Tak, nawet można powiedzieć, że wnętrze tego kościoła jest bardziej, powiedzmy, zbliżone do trydenckiego niż współczesnych, tych nowoczesnych kościołów, bo jest ołtarz. Są tam świece, obraz jakiś tam się znajduje też barokowy. No i w zasadzie nie ma bocznych ołtarzy i tak dalej. No wiadomo, to jest czyli Grzegorz, świątynia luterańska. Nie można powiedzieć, tak jak mówił Moritz Welt w Ziemi Obiecanej, że nie jest tak, nie jest ołtarz kościół tak, znaczy nie jest zbór tak. Nie jest tak w kirkę pusto, jakby się interes miał zaraz zlikwidować. No, no nie. W tym zborze, akurat w tej świątyni. Tak nie jest. Jest, mówię, wyposażenie barokowe, a sam budynek no to jest XVIII-wieczny, klasycystyczny, taki skromny. No, kościół jest zaniedbany, jak widać, wymaga remontu, ale ta wspólnota nie ma na to środków. Dobrze, się przybliżmy teraz naszym widzom, jak powstało święto wszystkich świętych. No tak, ale jeszcze skończymy ten wątek informacyjny i zaraz przejdziemy spokojnie. Tutaj widać, że on jest, wymaga pilnie remontu. Może Unia Europejska, może jakiś konserwator zabytków da, bo oni na pewno sami się nie sfinansują. Ewentualnie pastor Chojecki to wykupi i tam swój bunkier zlokalizuje. Wcześniej, mówię,
Luteran było niewiele, to byli głównie mieszczanie pochodzenia obcego, niemieckiego, czy też między innymi Fetterowie. Fetterowie, a to XIX-wieczna rodzina, no, zasłużona. Później, ale też, tak. Też no a tutaj mamy cmentarz. To później pokażemy jeszcze. Ten cmentarz jest też z XVIII wieku. Kiedyś nie był ogrodzony, teraz jest niestety ogrodzony, nie można na jego teren wejść. No ale te nagrobki też są, to są XVIII-wieczne w no większości tak. Nagrobki. Pokażemy też są to. Zaniedbane i też wymagają ręki pilnej konserwatora. No i cóż, jak nie bez kozery tutaj dzisiaj mówimy pod tym kościołem, tylko pod świątynią luterańską, dlatego że no wczoraj przypada tak zwany dzień rewolucji, czy ten dzień reformacji, kiedy to wszyscy protestanci 31 października. Jakkolwiek są podzieleni we wszystkim, się wzajemnie zwalczają. Tych denominacji jest kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset nawet tysięcy, to jednak łączy ich. Jedni mają wspólną. Wspólną mają nienawiść do Kościoła katolickiego i wspólną. To ich jednoczy. Właśnie to święto tego dnia wystąpienia Lutra, kiedy on jakoby przybył swoje tezy do drzwi kościoła Wittenberga, protestując w ten sposób przeciwko rzekomemu handlowi odpustami. No to teraz, to wiesz, ja swoje powiedziałem, teraz chciałbym, żebyś ty coś powiedział na temat właśnie tego Dnia Wszystkich Świętych, jego historii, też w ogóle kultu zmarłych, no nie wiem, co tam chciałbyś. No, chciałem tylko po prostu powiedzieć, że Dzień Wszystkich Świętych kiedyś datuje się od 835 roku po Chrystusie, nie 1835, 835 miał zastąpić pogańskie święto zmarłych, Halloween dzisiejsze, które miało swoje korzenie w celtyckich ceremoniach ludów brytyjskich, czyli można powiedzieć Irlandczyków, Anglików i Amerykanów. I to tak dzisiaj Amerykanów, obserwujemy. Przepraszam, ale później mówię. Później Amerykanów oczywiście, bo nie wiadomo, że ci osadnicy to wszystko przenieśli do Ameryki. I tak możemy tak zobaczyć, że w tych kręgach to święto najbardziej się rozwija. Kościół katolicki, święto wszystkich świętych, czyli święto, można powiedzieć, zmarłych, obchodził wcześniej w maju. I chodziło o to, żeby przenosząc te święto do świeżo ochrzczonych ludów, żeby to pogańskie, te satanistyczne święto zlikwidować. I to się nazywa inkulturacja. I zostało przeniesione to z maja na 1 listopada. Do tego jeszcze w 1998 roku święty Odylon z Cluny, to takie opactwo bernardyńskie we Francji, bardzo zasłużone w reformie życia klasztornego, bo wtedy w X wieku to po prostu upadało. Była pornokracja, co niektórzy... Nie, pornokracja to coś innego ma inne znaczenie niż dzisiaj myślimy. Chodzi po prostu o gigantyczny, można powiedzieć, wielki kryzys w Kościele. To opactwo było w Cluny, było bardzo zasłużone w reformie życia zakonnego i ten święty Odylon z Cluny wprowadził jeszcze 2 listopada dzień zaduszny. No i tego dnia można, że każdy kapłan katolicki odprawić 3 msze święte. I od 835 roku, można powiedzieć, powoli zaczyna te pogańskie Halloween. To było święto celtyckie, celtyckich kapłanów druidów, to tam chodziło, że Bóg tam światła, słońca, luk, bo oni zauważyli, trudno im zauważyć, jak dzień dnia ubywa, a robi się po prostu ciemno, że ten niby ten Bóg, luk, ulega temu Bogowi podziemia. I no, te święto zaczyna zamierać, ale mamy podobnie. Wiem, bo to wszędzie we wszystkich tych indoeuropejskich ludach. Nasza tradycja dziadów też jest taka, można powiedzieć, sięgająca w pogaństwo, chociaż ochrzczona już później, bo nawet już to widać u Mickiewicza, że te obrzędy tam się przeplatają, powiedzmy, są elementy chrześcijańskie, splatają się z tymi
nie do końca wypartymi na Litwie jeszcze wtedy ówczesnej przeżytkami pogańskimi i to święto dziadów właśnie tam to też jest, no właściwie u wszystkich tych ludów można powiedzieć, no jakiś można, kult zmarłych tak. występuje. No i można powiedzieć, że to już też te pogańskie święto już schodzi ze sceny mniej więcej do czasów reformacji Lutra, kiedy następuje renesans tego pogaństwa, to zachowuje się u ludzi takich wieśniaków, ludzi takich prostych i od tego czasu zaczyna znowu odżywać w takiej formie, jaką widzimy dzisiaj, czyli Halloween, czyli no, takich... Halloween to wymaga koszmarów. Odrębnego wiesz, potraktowania, może bym coś powiedział, proszę bardzo, mi dodasz, uzupełnić. No to Halloween to zostało w ogóle wymyślone w Ameryce po to pierwotnie, żeby właśnie ośmieszyć katolików, którzy tam przybywali, Irlandczycy, Włosi, Polacy, więc ci waspowie, jak to się ich określa, czyli biali anglosascy protestanci, no, wymyślili takie święto mające na celu ośmieszenie jakby tych katolików, no i nazwali je Halloween. A później to w dzisiejszych czasach no, to się przekształciło już w taką zabawę dość prymitywną i głupią, gdzie i komercja oczywiście do tego dochodzi, bo tam się sprzedaje różne gadżety, no wiadomo, wszystko musi się wiązać. Demonice, wampirzyce, przebierają się, jakieś tam orgie robią, sataniści do tego tam swoje 3 grosze wkładają i tak dalej, i tak dalej, bo tam się cmentarze bezcześci, tam jakieś tam różne rzeczy, no dzieci się są do tego wciągane nawet w Polsce, tam widziałem nawet wczoraj mnie naszły, żeby cukierka dostać. No ta głupie to małpowanie tutaj przychodzi. Zaczyna tutaj a supermarkety są pełne właśnie tych pająków, nietoperzy, przebrań wiedźm, demonic i tak dalej. No, widziałem jak koszmarnie to niektóre wyglądają. Po prostu jest epatowanie takim horrorem, taką brzydotą, takim zaprzeczeniem piękna, żeby te dzieci od małego już po prostu zdeprawować. No i jeszcze jak już jesteśmy przy tym temacie, to jeszcze może powiem o tym, co wczoraj zrobiła Gazeta Wyborcza. Bo no to ciekawe. Wczoraj Gazeta Wyborcza odkryła, że w ogóle nie należy świętować wszystkich świętych, ani żadnego kultu zmarłych oddawać, bo to się wypala z Nietzsche. Bo nie można na tym nic zarobić. Ocieplają klimat i to zagraża klimatowi. W dodatku kwiaty też się zabija i chryzantemy składając, one cierpią. Poza tym te chryzantemy są sprowadzane z zagranicy, to też trzeba je dowieść. Nie z, też się z Izraela. Zatruwa klimat. No i właśnie Gazeta Wyborcza apeluje do tych postępowych swoich czytelników, żeby ten dzień po prostu spędzać wesoło i nie chodzić na żadne cmentarze, a już bym Boże nic nie palić, no to oni może bardziej są bliscy tej tradycji żydowskiej, czyli kamyczki składają na swoich macewach, no ale oni chyba, to nawet nie trudno powiedzieć, że Gazeta Wyborcza to jest stricte ortodoksyjnie żydowska gazeta, bo to jest gazeta co prawda wydawana przez Żydów dla Polaków, ale Żydów niewierzących, Żydów propagujących, a przynajmniej propagujących bezbożnictwo i ateizm wśród gojów. No i nie przyznające się, ale ta nienawiść, ale co jest wspólnego dla ateistów żydowskiego pochodzenia i w ogóle dla wszystkich ateistów i Żydów, nie? Nienawiść do wszystkiego, co się łączy z chrześcijaństwem, a szczególnie z tą cywilizacją łacińską, której oni nienawidzą i tutaj można nawet sparafrazować te słowa tego ich premiera, który mówił o tym antysemityzmie rzekomo wysysanych przez Polaków z mlekiem matki, to można powiedzieć, że Żydzi wysysają antykatolicyzm, czy antychrześcijaństwo też z mlekiem matek, a tak naprawdę no to raczej z Talmudu. W najbliższych dniach, proszę Państwa, nagramy recenzję takiej bardzo ciekawej książki na temat mordów rytualnych, które o których to w tematach niebezpiecznie mówić, a dzisiaj tylko to powiedzmy tak sobie sygnalizujemy, opowiadając właśnie o tych bezeceństwach, jakie Gazeta Wyborcza próbuje narzucić nam tutaj w Polsce. A propos jeszcze tego bezbożnictwa i antykatolicyzmu szermowanego przez Gazetę Wyborczą, można tutaj przypomnieć też gazetę ze Związku Radzieckiego, Bezbożnik, wydawaną przez niejakiego Jemeliana Grzegorz
Jak on się nazywa? To Żydek był. Nie mów tak. Oj, Żyd. No tak, ale on się nazywa jakoś... Jarosławski. Jarosławski. Jakoś jakiś Gubel... Ale Gubelman jakiś... Gubelman, ale używał nazwisko Jarosławski. Mm-hmm. Takie papalki. Ja nie znałem Jarosławskiego. Mm-hmm. Także tam, gdzie jest walka z katolicyzmem... Ale ten bezbożnik to bardziej mi przypomina treści, formie i treści bardziej nie tyle może Gazety Wyborczą, która jest taka bardziej nastawiona na taki elektorat, powiedzmy, inteligencki, taki liberalny, taki europejski, bardziej mi przypomina trochę Tygodnik Nie, Jerzego Urbacha, a bardziej jeszcze Fakty i Mity, zwłaszcza Fakty i Mity, to pismo antyklerykałów, tam, to co wydaje ten, tam co Piotrowskiego zatrudniają, tego księdza, a wydaje to ten ksiądz, też taki apostata, taki podobny jak ten ksiądz Jerzy Pawłowski, co u Kojeckiego tam. Czy z tego można o takich byłych księżach powiedzieć? Że najlepsi diabli powstają z upadłych aniołów. A tak, no to diabli z aniołów. No właśnie, byli księża, czy nie doszli księża, albo byli księża są najgorsi w walce. No ale to tak samo było w czasie rewolucji francuskiej, zwróć uwagę, że wielu właśnie eksksięży, biskup na przykład, ale też z tych pomniejszych takich rzeźników, no to też byli księża, albo francuski taki polityk Combazy z przełomu XIX wieku, to był eksksięży. Księdzem. I on wtedy to prowadził w tej republikańskiej Francji. Będzie go wymienić? Cambes. Combes się pisze. Nie wiem. Znaczy... No to on za jego rządów to już była przełom XIX i XX wieku, no to wprowadzono to ostrą kampanię antyreligijną we Francji, no to afera Fiszek, no masą. To się nazywało podgryzanie proboszcza. Tak. Też a afera Fiszkowa, to chodziło o to, że wojsko mogli tylko awansować członkowie lóż masońskich, natomiast katolicy byli sekowani. No, dobrze, ale to no ale wtedy zerwano konkordat, wtedy sekularyzowano, a przede wszystkim upaństwowiono majątek kościelny, bo trzeba tutaj państwu bardzo pomysłowy sposób, że we Francji nie ma własności kościołów, nie są własnością parafii czy wiernych, tylko są własnością państwa. Znaczy teraz, tak? Tak. A tylko są nadane w użytkowanie. Łaskawie. Czyli można powiedzieć, Francja była pierwsza, dopiero komuniści tutaj to dopiero, no właściwie wzorowali się na tym ustawodawstwie z przełomu XIX-XX wieku, zapoczątkowanego przez Republikę Francuską. Czyli masoneria wnioski wyciągnęła z rewolucji francuskiej, że nie warto tak otwarcie wszystkich mordować i trzeba stosować bardziej subtelne metody. No, jak trzeba, to się kogoś tam podmorduje, albo się mówi inaczej. Tam i zaczęli to robić w inny sposób, bardziej, bo jednak mordowanie rodzi męczenników i odruch oporu. Natomiast takie męczenie stopniowe, to jest to robione w takim... Najgorsze jest zatruwanie umysłów. Niczym Sybir, niczym knuty. Tak jest. Jest bardziej skuteczne. Dobrze, a teraz Państwu to trochę już mówimy. Teraz może przejdziemy obejdziemy i trochę już uwolnimy Państwa od naszego widoku, a pokażemy, jak wygląda to. Teraz pokażemy cmentarz. Tylko to muszę przez ogrodzenie. Gdzieś to można było bez skrępacji sobie wejść do środka, bo nie było żadnego ogrodzenia. Jeszcze niedawno dosyć. No widać, że to są bardzo stare nagrobki. To są XVIII-wieczne. Tak. Chciałbym bardzo, bardzo chciałbym. Ja pamiętam, one były kiedyś. Zdejmy kamerkę i rękę tam wezmę. One tak z roku na rok. Przez ogrodzenie. Coraz gorzej wyglądają. Tak to wygląda, drodzy Państwo, na tle kościoła. Przepraszam, znowu mówię kościół, na tle świątyni. Domu modlitw. Wiadomo, że kościół jest tylko jeden. Nie, on luteranie no zachowują jednak, bo to on nawet ma jest pod wezwaniem Trójcy Świętej. Niesamowite. Ten obiekt. No, ma nawet jak u katolików.
Zresztą luteranie polscy, można powiedzieć, wiele zachowali, przynajmniej przyjmowali takich obyczajów katolickich, można powiedzieć. Taka, to, ksiądz Prodowski tym pisze. Inkulturacja, mm-hmm. można powiedzieć, na Śląsku, czy nawet Matki Bożą czcili. No a dzisiaj, no to wiemy w jakim stanie. Jak czcili Matkę Bożą? Czcili. Kiedy to tak było? Na Śląsku Cieszyńskim, Konecznej o tym też. Co ty mówisz? Pisze, w jakiej formie? No nie, może nie w takiej formie jak Różańca. Katolicy, ale na pewno jej obrazy były umieszczane w ich świątyniach i na pewno nie nazywali jej jakąś babą, tak jak znany skądinąd pastor Chojecki. Może przejdziemy tutaj na wałeczek, ja wezmę ten statywik. No. Czyli są protestanci, może powiedzieć, bardziej nam bliżsi i są dalsi od nas. Ci teraz już idą w ekumenę i to tam, można powiedzieć, tam są te pastorki I pastorałki. I nawet Tomasem Szwecji jest jakaś lesbijka chyba nawet, nie tylko kobieta, ale... Tylko coraz większe podbodziocha, no ale dobrze. No ale niestety w naszym kościele też dobrze się ostatnio nie dzieje, bo... No przepraszam, jeszcze tam jest w Szwecji pokazywany Chrystus jako gej. To jest niesamowite. Ale w Szwecji praktykuje, nie wiem, czy 5%. No wcale się nie dziwię, skoro takie mają podejście. Są, prawie wszyscy są członkami kościoła luterańskiego, bo to jest kościół państwowy. Bo to urzędowy. Trzeba podkreślić, że wszystkie kościoły protestanckie, tam gdzie protestantyzm zwyciężył, stawały się automatycznie kościołami państwowymi i tam przynależność do tego kościoła była przymusowa. Obowiązkowa. Tak, obowiązkowa, a wszelkie odstępstwo było surowo karane. Dopiero później to stopniowo zaczęto jakieś tam tolerancje stosować, ale też najdłużej katolicy byli przede wszystkim. No w Anglii przecież katolicy dopiero chyba w drugiej połowie XIX wieku uzyskali prawa publiczne. Bo... Znaczy wiem, że chyba na początku XIX wieku dopiero w tej Anglii liberalnej zniesiono karę śmierci za przejście na katolicyzm. Tak, tak, tak. Ludzie. No to wiązało się z tym. Tam ja wcale nie zmyślam. Ta liberalna Anglia. W wieku była w ambasadzie Rzeczypospolitej, bo istniała taka, no to tam była kaplica, bo ambasador miał prawo mieć kaplicę, no i tam to była jedna z nielicznych miejsc, gdzie była w Londynie msza święta odprawiana i tam ci nieliczni katolicy potajemnie przychodzili do tej ambasady na msze święte. Dopiero jak rewolucja francuska wybuchła, ci emigranci francuscy znaleźli swoje miejsce w Anglii, no to wtedy zaczęto pozwalać na ten kult taki już bardziej otwarty. Także tak to, proszę Państwa, ale wyglądało. To zrobiono w tym momencie, kiedy wytrzebiono katolicy z Anglii prawie całkowicie. O tym, że to katolicy byli tak nietolerancyjni, a przecież wiemy, że w Rzeczpospolitej protestanci cieszyli się cały czas swobodami. No, były ograniczenia za współpracę ze Szwedami, to już o tym mówiłem, dotknęła na antytrynitarzy, którzy właściwie, no trudno ich nawet za chrześcijan uważać, bo oni... No antytrynitarze to przecież to nie są uznają. Arianie, no ale oni zanim się nikt nie wstawił, oni najbardziej, można powiedzieć, byli splamieni kolaboracją z najeźdźcą, więc oni nie uznają Trójcy Świętej. Rzeczpospolitą opuścić i bądź przyjąć katolicyzm, no i wielu przyjęło fałszywie. Nie? Ale powiedzmy to, że to tak się stało w momencie, kiedy już nastąpiły reformy z Soboru Trydenckiego, kiedy nastąpił już odwrót od protestantyzmu, zdawało się, że protestantyzm zwycięży katolicyzm, nastąpił odwrót od protestantyzmu i powrót szlachty katolików, bo to najbardziej popularny był protestantyzm wśród szlachty i magnaterii. No. I w tym momencie, kiedy Polska zaczęła, stawała się, następowała rekatolizacja protestantów w Polsce, w tym momencie tutaj protestanci uznali, że trzeba tutaj sprowadzić Szwedów, żeby tutaj powstrzymać ten trend. Recenzując książkę, bo tutaj już... I właśnie sprowadzili Szwedów. Jędrzeja Giertycha o Janie Amosie Komeńskim, bo to zobowiązałem się panu Murgabiemu, że to zrobię w najbliższych dniach i tutaj już zapowiadam. No, pokażmy teraz tutaj z tej strony. Z tej strony. Kościół, czyli odpoczymaj mi tutaj. Będzie film bardzo długi, no ale słyszę, poradzę na to.
Bo nam kolega mówił, żebyśmy robili krótsze filmy. No ale zrobimy dłuższy, bo tego nie, się nie da inaczej. Dzisiaj nie jeden temat, można powiedzieć, bo i reformacja, i Halloween, i Gazeta Wyborcza, i Wszystkich Świętych, także tutaj i Chojecki, także wiele, wiele tematów dzisiaj omawiamy. Idziemy, Grzegorz. No tu jest szczególnie piękny pomnik, że go zobacz. To jakiegoś... Wojskowego, z tego co pamiętam. Generała? Generała. No, widać nawet, że kule armatnie, tylko tam te, już część, to było na tych kulach armatnych ta góra się opierała. Tam część została, no i tutaj ten herb, prawda, jest. No dużo mieliśmy wśród generalicji cudzoziemców. Ale też trzeba powiedzieć, że jak to się rozkładały te innowierców, więc tak, luteranami byli mieszczanie, głównie mówię, niemieckiego pochodzenia. Natomiast szlachty było niewiele luterańskiej. Ale to zależy, w którym wieku jeszcze. Cały czas wybierała inne wyznanie, mianowicie kalwinizm. Dlaczego? W ogóle kalwinizm to jest taka doktryna, można powiedzieć, bardzo przychylna, bo tam jest założenie ostrej predestynacji. Krótko już tak uproszczając, ale nawet mówiąc wulgarnie, jak jesteś bogaty, to pójdziesz do nieba, jak jesteś biedny, to kij ci w oko. No tak. Pójdziesz do piekła. To znaczy, że Pan Bóg cię nie lubi. Pan Bóg cię nie lubi. Nie? No i w związku z tym do tego wyznania garnęli się bogaci ludzie, więc przede wszystkim magnateria, Radziwiłłowie i tak dalej. No i bogata bardzo szlachta, no bo czuła się pewnie w tej doktrynie. Mikołaj Rej, i między miała, innymi, że tak powiem, usprawiedliwienie do stosowania wyzysku wobec ludności od siebie zależnej. No bo oni byli przeważnie, nie zmieniali wyznania, byli katolikami, no i można było z nimi robić w związku z tym. Tutaj właśnie tkwi w tym początek, można powiedzieć, ostrego wyzysku chłopów, nie? A z kolei w Anglii to czekaj. Również protestantyzm stał się takim rozsadnikiem, można powiedzieć, bogacenia się, Szwajcarii. Dlatego protestanci dzisiejsi lubią chwalić się tym, że oni tutaj byli kreatorami przemysłu i tak dalej. No jest, coś w tym jest faktycznie. No bo czy nie, ja bym powiedział, że ich bardziej interesowały ich dobra ziemskie. No bo w tym bogactwie znajdowali jakby potwierdzenie tego swojego wybraństwa i przeznaczenia do zbawienia. Ja uważam, że nie, kierowali się po prostu zwykłą ludzką chciwością, która w katolicyzmie jest bardziej okiełznana. No, natomiast tu sobie mogli pozwolić na wszystko. To właśnie to o tym mówimy. Mhm. Tu jest piękny widok, słoneczko i wszystko. No, skromny jest ten obiekt. Nawet ładne są kasztany, bardzo rosną. No tak. A tutaj jeszcze pokażę ten budynek. Czegoś to innym razem. Ale to tak zasygnalizujmy, że to jest szkoła Bakurego. Dawna. Co ty mówisz? W liceum Bakurego była. A tutaj w czasie wojny było... Czekaj. Himmler nawet przebywał, bo tutaj była... Podczas tej akcji przeciwko Żydom, do Żynki, no to tutaj była właśnie sztab się mieścił. Himmler? Tak. To przechodzimy rzeczy. Znaczy on nie, na inspekcję przyjeżdża. W ogóle, a tutaj ta ulica, ta komuny 22 lipca. Czekaj, do Żynki akcja, ale to była... Przeciwko komu? Przeciwko Żydom, no to 43, co wykończono wszystkich Żydów na ziemi, w generalnym gubernatorstwie. Bo on miał kryptonim do Żynki. No i tutaj właśnie sztab tego. No i w ogóle, ale to już tylko mówię... Czekaj, to znaczy się to, czekaj, Grzegorz. To jest dawne kolegium jezuickie, tak? Nie, to jest liceum Baturego, to jest XIX-wieczny budynek, a teraz kult to kupił i... Bardzo oni to zrobił. Sobie kolegium ludzików. Klasa. Czyli Wydział Prawa tutaj się. A przepraszam, ale to Grzegorz, czekaj. To było liceum Batorego, tak? Tak. To znaczy się, ja zrozumiałem, że to Batory ten budynek zbudował. Nie. No to jest co innego. Bo to tak nie, jest... ja imienia Batory znamy. Bo to jest raczej styl XIX wieku. Tak.
Chodź, już idziemy. Dobra. Znaczy tutaj, czekaj, to znaczy tutaj, przepraszam. A w ogóle tutaj ta ulica spokojna, tutaj można powiedzieć, tam jest Urząd Wojewódzki dalej i poczekaj, Grzesiek, poczekaj, Grzesiek. Tutaj była w czasie wojny dzielnica niemiecka, Grzesiek, urzędowa. Grzesiek, za dużo dajesz informacji na raz. To znaczy, że tutaj nocował Hinner, tak? Tak. Czy to czasem nie była akcja Dożynki, znaczy nie była nazwana akcją Reinhardt? Nie. To jeszcze co innego? Nie, Dożynki ja nie znam niemieckiego, aha, nie pamiętam po niemiecku, bo tak dźwięcznie brzmi. No a tutaj widzimy perspektywę. To jest ulica Ewangelicka, no, tak. To też powiedzmy, żeby ludzie mieli pojęcie. A tutaj jest bunkier główny. Tam jest bunkier wiadomej osoby. Wydaje mi się, że ci protestanci, którzy tutaj kiedyś chodzili, tak naprawdę by się wstydzili mimo wszystko za pastora Chojeckiego, który tak w prymitywny sposób realizuje tą ich ideę. Się wstydzili, ale dzisiejsi protestanci, ci zwłaszcza szwedzcy, ci z tymi pastorokami i tak dalej, no to z kolei powinni klaskać. Wstydzić. Tacy protestanci prawdziwi, no to za nich się powinni przede wszystkim wstydzić. No to właśnie pastor Chojecki się ich wstydzi, bo nie chciałby ich widzieć tutaj u siebie. No, ci wszyscy są nastawieni ekumenicznie i tak dalej. No, pastor Chojecki jest wrogiem ekumenizmu. Czyli po prostu pił sobie z dziób. Można powiedzieć, jak ktoś chciałby odczuć, że tak powiem, atmosferę XVII-wiecznych wojen religijnych, prawda? Tam tego ducha, który rozgrzewał, załóżmy, tych szwedzkich najeźdźców, nie? Którzy tutaj rabowali, no to pastor Chojecki. Pastora Chojeckiego w to miejsce wstawić i się czuje tą nienawiść, ten ogień, te emocje, które nimi musiały szatać. Plebania jest. Tu jest plebania tej właśnie domu modlitwy. Już nie chcę powiedzieć słowo kościół, bo przed gardą mi to nie przejdzie. Tutaj parafia, tablica. Tu gmach sądu okręgowego. Straszny. To będzie sąd, jeżeli nas tutaj pastor poda. Poda to tutaj. O nielegalne filmowanie. To tu będziemy sądzeni. Nie, to nie, apelacja będzie, bo to jest wyższy sąd. Poczekaj go teraz. Pastora będą sądzić w sądzie rejonowym tam. Ani moment. Czekaj, pokaż. Popatrz, chciałem powiedzieć. O, jest monogram Stanisława Augusta tutaj na balkonie. Teraz muszę, później pokażę. Tutaj z tyłu jeszcze parę kroków zrobię w tyłu. Dalej już nie mogę, żebyście mieli Państwo lepszą perspektywę. On taki trochę już jest odrapany, czyli widać, że ten zbór nie jest tak gmina, nie jest zbytnio zasobna. Bardzo, środki finansowe. Bardzo wymaga to, woła o remont. I wiem, że oni zabiegają o jakieś środki tak. żeby to... Może pastor by im coś zorganizował. No pastor to może to zagarnąć, mówię, jak tak dalej pójdzie. I tutaj będzie swoją kwaterę na głowę. Musimy jeszcze Adaś zrobić film oddzielny, jak już jesteśmy o kościele Mariawitów w Lublinie, bo to też ciekawe. O, to ciekawe, bardzo ciekawe. Ja trochę na ten temat wiem. Ale to teraz nie rzucajmy, ale to przypominam tylko, że to też bardzo ciekawe. No i weszliśmy dookoła już ten budynek. Pytaliśmy mnie wszystko. Co Grzegorz chciałbyś jeszcze do tego dodać? Chyba tyle, tylko powiem tyle, że 32 minuty już. Że idę już teraz na cmentarz, na groby swoich bliskich, rodziców, dziadków, krewnych i przyjaciół, także... Czy Grzegorz nie żal ci jest natury i zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem węgla wydobającym się ze świeczek? Będę tradycyjnie obchodził, później pójdę do kościoła. I tym optymistycznym akcentem kończymy nasz film. Dziękuję.